nikogo nie zmuszamy, się zaprezentowała i powiedziała, co najbardziej... Skąd pomysł na taki projekt? Ja myślę, że wszystkie pomysły biorą się z potrzeby serca, ponieważ sama jestem mamą, a że mieszkam na wsi. Chciałam wokół siebie zgromadzić kobiety, żeby powychodziły z domów, żeby zaczęły się spotykać i najważniejszą chyba rzeczą w życiu kobiety i człowieka to jest kochanie samego siebie, żeby odkryć, jakie jesteśmy wspaniałe. I co pani, czego pani się ciekawego dowiedziała o mieszkankach Jeleniej Góry, które postanowiły uczestniczyć w tym projekcie? No, są to niesamowite kobiety. Kobiety, które mają pasję, które prowadzą wspaniale dom, a oprócz tego robią różne rzeczy dookoła, na które mają czas, mają ochotę i robią to z pasją. Okazuje się, że mamy dużo ciekawych kobiet w Jeleniej Górze, aktywnych, takich samych z siebie, nie trzeba przymuszać ich do niczego. Same czują taką potrzebę i to są tak różne dziedziny, że dzisiaj widzimy już sporo pań, bo jest tutaj kilkanaście, może nawet 20, ale widzę, że, bo już rozpoznaję panie i każda jest z innej dziedziny. To jest ciekawe, że możemy się spotkać. To są takie wcale nie mocno sformalizowane spotkania i one są o tyle sympatyczne, że możemy się poznać od takiej innej strony, takiej prywatnej. Każda o swojej pasji coś opowie, ale też zachęci. Powiem, dużo wnoszą do takiego naszego też poznania też miasta poprzez te kobiety, które u nas, ale nie tylko w Jeleniej Górze, bo są z okolic też, także to jest taka fajna grupa. Zastanawiałam się długo, więc pomyślałam sobie, że już wiemy, jak się malować, jak się ubierać, jak dbać o siebie, więc teraz pomyślałam, że należałoby zadbać o nasze zdrowie, nasze żołądki, ekologiczne żywienie. Któregoś razu byłam tutaj w kawiarni, no i jadłam taki przepyszny chleb. I postanowiłam, że spróbuję zapromować kogoś, kto ten chleb piecze i rzeczywiście ten chleb dobrze smakuje. Pamiętam, że kiedyś dostałam takiego SMS-a, rób to, co lubisz, a nie będziesz musiała pracować. Więc akurat pan Radek, tak, akurat pan Radek bardzo ładnie w to się wbijał. Należę do grupy Sukces na Obcasach. Spotykamy się raz w miesiącu i prezentujemy to, co nam w duszy gra. Ja pomyślałam sobie, że można zrobić właśnie tutaj w tej kawiarni, która serwuje bardzo dobre chleby, bardzo dobre pieczywo, ciekawe desery i ciekawe drugie zdania. Dlatego też to spotkanie zostało nazwane Symfonią Smaku, bo będziemy degustować za chwilę chleb z różnymi sosami i oczywiście próbować deser. Myślę, że te wydarzenia też tutaj do naszego środowiska.